Toprent wypożyczalnia samochodów końskich mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Na terenach zielonych obecnego zespołu szkół ponadpodstawowych nr 2 w Końskich przy ulicy Warszawskiej rozpoczęły się pierwsze prace, których finałem będzie powstanie nowej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To inwestycja warta przeszło 25 milionów złotych. Obecnie koneccy strażacy funkcjonują w starym obiekcie przy ulicy Strażackiej, gdzie wielkim problemem jest dla nich ciasny wyjazd z budynku, często dodatkowo utrudniany przez parkujące samochody. Potrzeba na wybudowanie nowej strażnicy komendy powiatowej wynika z tego, że obecnie znajdująca się komenda w centrum miasta została oddana w 1998 roku. Znajduje się w ścisłym centrum miasta i jest po prostu nam, mówiąc kolokwialnie, ciasno. Ciasny wyjazd na ulicę Strażacką, który niejednokrotnie jeszcze dodatkowo jest zastawiany pojazdami przed bramami garażowymi. Poza tym ciasne podwórko. W momencie, kiedy strażacy wracają z akcji, powinni doprowadzić sprzęt do ponownego użytku. Manewrowanie tymi samochodami naszymi dużymi na tym ciasnym podwórku jest dość skomplikowane. W związku z tym pozyskaliśmy od starostwa powiatowego tąże oto działkę i będziemy tu stawiać nową siedzibę komendy powiatowej. Oprócz tego stara strażnica nie ma już miejsca do przechowywania. Posiada ona tylko 5 boksów garażowych i wszystkie są już zajęte. Niebawem PSP w Końskich będzie musiało posiadać samochód super ciężki, ale dla takiego wozu stara komenda zupełnie nie jest przystosowana. Istniejące garaże są choćby zbyt niskie. Te wszystkie utrudnienia mają jednak zniknąć pod koniec 2025 roku, kiedy to nowa siedziba przy ulicy Warszawskiej ma zostać oddana do użytku. Wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj jest kielecka firma MG Balding Group. Finansuje to pan wojewoda oraz program modernizacyjny służb na lata 2022-2025. Koszty budowy są około 26 milionów złotych. Obecnie inwestycja czeka na wydanie pozwolenia na budowę, ale pierwsze prace związane z porządkowaniem terenu przy ulicy Warszawskiej już ruszyły. Dzieje się tu w tej chwili tylko tyle, na ile pozwalają warunki, czyli na tyle, ile możemy zrobić bez uzyskania pozwolenia na budowę. Został zdjęty, jak Państwo widzą, humus terenu, został częściowo ogrodzony plac, zostały usunięte krzewy i drzewa, które musiały zostać usunięte. O budowie nowego domu koneckich strażaków będziemy Państwa jeszcze wielokrotnie informować.